Witajcie, drodzy poligamiści. Słońce powoli zachodzi nad Doliną Muminków, a to jest pierwsza regularna dniówka od tygodnia. W zeszłym tygodniu, co prawda, nagrywaliśmy, w sensie ekipa w Kolonii próbowała nagrywać kilka dniówek, ale większość z nich zaginęła w odmętach sieci, ale ta jedna na schodach targowych, jedna, Tomku. Były dwie jeszcze, była druga z Maciem. Przepraszam, tak, ale ich nie oglądałem, bo nie było mnie na nich, więc po co oglądać coś, na czym samemu się nie jest, powiedzmy sobie szczerze. Tak, więc przechodzę... Jedna przed katedrą się grała na YouTube. Tak, więc była jeszcze jedna... Drodzy widzowie, będę jak Jacek Pałasiński, Stefan24. Żałujcie, że tego nie widzieliście, ale ta dniówka nagrana przed katedrą w Kolonii była naprawdę niesamowita. Była średnia. No, owszem, tak, Tomek twierdzi, że była średnia. Ale... jako, że jest poniedziałek 22 lipca, sierpnia, śmieszne żarty, to są dwie ważne rzeczy. Pierwsze, skończył się Gamescom, więc na stronie jest masa różnych wrażeń i podsumowań. Więc na przykład Tomek pograł sobie razem z Maciem w Battlefielda 3, ale o tym, jak Maciu grał w Battlefielda 3, nie będziemy wspominać, bo przegrał z niemieckim językiem menu. Ale podobno kogoś zabił. Ale generalnie Tomek popisywał to, jak działa tryb kooperacji i pomimo tego, że Electronic Arts, przepraszam, DICE, ale DICE należy do Electronic Arts, pomimo tego, że autorzy stwierdzili, że nie będą robić wersji na konsolę na zielony ekran, co jest trochę smutne, bo fajnie jest grać razem na kanapie, to tryb kooperacji Tomkowi się podoba w trzecim Battlefieldzie. Generalnie Battlefield 3 jest w tym sezonie grą, która podoba się wszystkim, bo zdobyła nawet nagrodę krytyków czegoś tam w Gamescomie. I oprócz tego są wrażenia Macia z Prototype 2, a także z Curse Crusade, grze, o której Tomek powiedział: ej, pamiętaj, żeby wspomnieć o Curse Crusade. A co to jest Curse Crusade? Nie pamiętam, ale wspomnij, więc wspominamy o nim, bo warto nie wspomnieć. Tak, bo Maciowi się podobało. Tak, ale Tomek nie chce mnie zmusić, żebym użył słowa Maciuś i mu się udało. I ale, więc to była pierwsza sprawa Gamescom, a właściwie jego koniec. A druga, że 22, czyli jeżeli oglądacie ten filmik przed 18, to poczekajcie do 18, bo na stronie pojawi się recenzja Deus Exa, Bunt Ludzkości, którą Paweł Kamiński zawzięcie pisał przez ostatnie 15 minut. I... nieprawda. Tak, poświęcił bardzo dużo czasu na nią. Nie napisał nic innego, bo pisał recenzję. Ale tak, nie chciał grać w League of Legends ze mną, bo nie muszę grać w LoL'a. I tak było co wieczór przez ostatnie 2 tygodnie. Pomyliłeś. Tak, pomyliłem się. Tak czy siak, recenzja Deus Exa dzisiaj na Poligamie 18. Jeżeli oglądacie to po 18, to już tam śpieszcie, a jeżeli przed 18, to wytrzymajcie jeszcze chwilę. Nie będę rzucał zakończenia, bo chcę, żebyście przeczytali ten tekst. Gdybym ja grał w tą grę, ale nie grałem, to pewnie tak czy siak bym stał jej 3/5, bo to jest bezpieczna ocena. Wkurzy wszystkich. Więc do zobaczenia jutro, kiedy będziemy mieli kolejną dawkę szokujących wieści ze świata gier wideo. Ja nazywam się Konrad Hildebrandt, a Hicholotał Tomek.